O mój Boże, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo się cieszę, że wreszcie wypłynęły jakieś normalne informacje związane z WrestleManią 36. Od kilku tygodni jesteśmy w i w ogóle cały świat wrestlingu jest bombardowany pytaniami, czy WrestleMania 36 w obecnej sytuacji się odbędzie. Jeśli się odbędzie, to jak, czy z udziałem publiczności, czy nie? A jeśli się nie odbędzie, to na jaki okres zostanie przełożona? Przez ostatnie tygodnie było więc wiele, powiedzmy, spekulacji na temat tego, co może się wydarzyć z największą galą w świecie profesjonalnego wrestlingu, ale dzisiaj wreszcie możemy zakończyć ten temat i przejść, powiedzmy, dalej, wreszcie zostawić to za sobą. Jakiś czas temu poinformowałem was, że Arabia Saudyjska proponuje 75 milionów dolarów dla WWE za organizację WrestleMania na terenie ich państwa, ale na przykład z wewnętrznych informacji od Wrestling Observer Newsletter czy Wrestling Observer Radio wiemy, że WWE nawet nie rozważało tego. Dzisiaj, 17 marca, wreszcie mamy odpowiedź na temat WrestleMania i wygląda na to, że jest bez publiczności i przeniesiona do Performer Center WWE. I szczerze powiedziawszy, na tym mógłbym zakończyć film, ponieważ taka jest obecna sytuacja, ale chcę się wypowiedzieć troszeczkę na ten temat i dlaczego ta decyzja jest dobra. Oczywiście na naszej grupie dyskusyjnej już rozpoczęły się, dlaczego nie zostanie przełożona, dlaczego w ogóle nie przełóżmy ją na za 2-3 miesiące. Zacznijmy od tego, że tak naprawdę nikt z nas nie wie, co będzie za 2-3 miesiące. Obecnie się mówi, że tak, epidemia, powiedzmy, za miesiąc zacznie się uspokajać, zaczniemy bardziej panować nad sytuacją, a co jeśli nie? Równie dobrze może się stać tak, że jutro się wszyscy obudzimy i nagle boom, koronawirus nie istnieje i wszyscy jesteśmy zdrowi. Nikt tego nie wie i odwołanie takiej imprezy jak WrestleMania dla WWE oznacza katastrofę. Dla wielu z was jest to po prostu pay-per-view, takie duże pay-per-view, jednak dla WWE są to lata planowania do przodu, są to lata przygotowywania miasta, przygotowywania karty i przygotowywania zawodników. I przełożenie takiego eventu kompletnie nie wchodzi w grę. Tak więc słuchajcie, WWE oficjalnie na swoich social mediach potwierdziło, że WrestleMania odbędzie się w dniu, w którym i była planowana, czyli 5 bodajże kwietnia, jednak odbędzie się bez udziału publiczności i w miejscu w Performer Center, gdzie ostatnio odbyło się SmackDown, Raw czy NXT. Oczywiście wiele osób powie, że to traci swoją magię i to już nie będzie tym czymś, ale bądźmy szczerzy, co WWE mogło zrobić. Nie chcę na dany moment mówić coś więcej na temat ogólnie tej gali, ponieważ trzeba ochłonąć, przemyśleć to wszystko i na pewno powstanie jeszcze film przed WrestleManią na ten temat, ale chcę też powiedzieć o innych rzeczach, które wynikają z tej sytuacji. Po pierwsze, ogromna ilość federacji indyków odwołuje swoje gale. Oczywiście WrestleMania Weekend to dla nich coś pięknego, na zarobek, na zorganizowanie dobrej gali i w danym momencie to wszystko odpada. Jednak jak się okazuje, ta samo WWE ma kilka poważnych problemów z tym związanych, ponieważ dosłownie dnie przed WrestleManią miałyby się odbyć takie eventy jak NXT TakeOver Tampa Bay bądź WWE Hall of Fame. Federacja nie odniosła się do tych rzeczy, jednak Mike Johnson z Pro Wrestling Insider poinformował, że obie gale, obie ceremonie, to znaczy jedna gala i jedna ceremonia, oficjalnie zostają odwołane i przełożone. Nie mam do końca pojęcia, jak NXT miałoby się toczyć. Wydaje mi się, że wszystkie zaplanowane na NXT TakeOver Tampa Bay odbędą się po prostu na którymś odcinku NXT w Performer Center, ale jeśli chodzi o Hall of Fame, to nie jest jakiś wielki problem dla W, po prostu cała ta impreza zostanie przełożona na moment, w którym będzie można już ją zorganizować. Tak więc słuchajcie, koniec pytań, wreszcie mamy odpowiedź. WrestleMania się odbędzie, ale trzeba sobie od razu powiedzieć wprost, że to nie będzie gala spod znaku WrestleMania, na którą wszyscy czekamy. Pojedynki się odbędą, oczywiście, ale to już nie będzie ta atmosfera i to już nie będzie ta waga tej samej gali. Oczywiście WrestleMania będzie można oglądać na WWE Network w pay-per-view, więc akurat tutaj żadnych problemów nie będzie. Tak więc słuchajcie, panie i panowie, po raz kolejny proszę was o dyskusję pod tym filmem, ponieważ uważam, że jest to ciekawa sprawa i można o niej porozmawiać. Aczkolwiek chcę od razu uprzedzić, że jeśli zaczną się pojawiać komentarze typu WWE zjebało, mogę zrobić to i tamto, sorry, ale takie komentarze będą przez moją moderację i przeze mnie też kasowane. Chcę dyskusję, chcę poznać wasze, powiedzmy, dowody na to, że powinno być inaczej, czy coś w tym stylu, a nie po prostu olewanie WWE gównem, bo bądźmy szczerzy, i to takie ostatnie zdanie na koniec, nieważne co WWE by zrobiło, zostaliby skrytykowani. I tym chcę zakończyć chyba ten odcinek bez żadnego skryptu, bez niczego, czyli ponownie ja siedzący i gadający, tak więc wreszcie możecie przestać mnie na social mediach pytać, co z WrestleManią. Tak więc panie i panowie, dziękuję wam bardzo za uwagę, ja oczywiście się nazywam Seth Donner z What is Wrestling i słyszymy się już wkrótce.